Napisałem, bo nie miałem przy sobie aparatu. Znaczy, wiecie, bo teraz wszyscy podobno mają przy sobie aparat, a ja mam taką komórkę cały czas, bo mi się jeszcze przykro mi, ale nie zepsuła. To podobno jest śmieszne, jak ją wyciągam w towarzystwie. Nie wiem, tak mówią. I kiedyś widziałem taki obrazek, jadąc sobie wieczorem przez wieś. Kolędnicy jechali, dwójka kolędników. Król i Anioł na rowerach jechali, na joba prawdopodobnie. Wiecie, na wsi to jest sposób zarabiania na życie. U mnie byli kolędnicy w tym roku, bardzo szybko zrobili swoje przedstawienie. I na końcu oczywiście najlepiej mieli wyćwiczony ten wierszyk, że dajcie, 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 co tam wina, dajcie i do skrzynki nam rzucajcie. Ale bardzo mi się podoba, tradycja jest utrzymywana. Nie wiem jak w mieście, powiedzcie mi, chodzą kolędnicy? No, słabo, słabo. Tak? W Krakowie, nie? Cały czas. Tak? Dobrze, przez ulicę. W Krakowie to tak, no bo to jednak artystyczne miasto. Ty się przebierasz, nie? Jaką rolę masz, Cibor? Śmierć w tym roku? Chocho. Staropolski chocho. Taki wyspiański bardziej. W każdym razie zobaczyłem tych... No, słuchajcie, był moment, prawda? Był moment wzruszenia. Normalnie doznałem poetyckiego wstrząsu. To jest poważna choroba, uważajcie na to. I napisałem piosenkę, bo nie mogłem zrobić zdjęcia. O, to jest straszne. To jest straszne, tak. Trzeba matką wynalazków. Oczywiście jest to piosenka w reggae, bo reggae jest proste. Ja jestem człowiekiem prostym. W ramach kontrastu.